jestem Kamil, to jest kolejny filmik z Raft, tym razem na wersji 1.5, 1.05. Najnowsza wersja wyszła 17 godzin temu, lecz pewnie wy ten filmik widzicie troszkę później, bo nagrywam go wcześniej. Dlaczego nie nagrywam od samego początku i dlaczego nie nagrywam na tej starej wysepce? Nie nagrywam na starej wysepce, bo jak w tamtym odcinku powiedziałem, że przed odcinkiem będę chciał sobie coś tam jeszcze pozbierać drewna, żebyśmy zaczęli budować domek. No i rekin mnie jadł. No a niestety jak się zginie, trzeba zacząć od nowa. Ale pobrałem teraz najnowszą wersję. Zbudowałem tylko siateczki, żeby was tu już nie zanudzać budową siateczek. Więc zbudowałem siateczki. Rekin tam pływa. I zaraz wam pokażę, co nowego doszło. Tylko jeszcze tam jedną siateczkę chcę dać. Tu, tylko tu. Dobra. Myślę, że teraz będzie lepiej się zbierało. O, co doszło? No jak już... O ty kurde. Ty, idź sobie, idź sobie, idź sobie. O, idź sobie. O, zabiję cię. Dobra. Ty se tu dyndaj. Jak już pewnie widzicie... Co doszło? No na pewno nowa woda. Tak, jest ładniejsza woda moim zdaniem. Mi się ta woda bardziej podoba. Ta woda jest normalnie piękna. Tak jak na jakichś shaderach jakby się grało. Super. Efekt powala. Co jeszcze dodali? No też jak pewnie widzieliście, gdy otwierałem crafting, skrzynki były w tamtym patchu. Co doszło? Doszły jakieś buraki i zaraz zobaczymy dokładnie na czym one polegają. To tu postawię to. Spróbujmy zasadzić tego bujwaka. Ok, i jeszcze ziemniaki do tego dosadźmy. Dobra. Nie wiem, na czym polegają te buraki. Są buraki. Co dodali jeszcze? Pewnie jak już zobaczyliście tutaj, są meble. To jest w meblach. Są krzesła, na których nie da się siadać. To są tylko do wyglądu. Nie da się na nich usiąść. Jest latarnia. Po co nam latarnia? Tak jak już widzicie po słoneczku, zbliża się noc. Jezu, wystraszyłem się rekina. Dobra. Zbliża się noc i dodali tutaj motyw dzień-noc. Bardzo fajny motyw, aż sobie zrobię latarnię. O, i nam tu będzie oświetlało wszystko. Fajnie też się pali, mi się podoba. Jest na pewno troszkę tak, jak to powiedzieć, klimatycznie, o, właśnie, słówko zgubiłem, przez tą latarnię, no bo jak jest noc, te rekiny są bardziej tak mniej widoczne w tej wodzie, bo woda jest troszkę ciemna, przynajmniej ciemniejsza niż była wcześniej. To tu, o nie. O nie, o nie, nie chciałem to wpaść. Co tu się jeszcze zmieniło? No dodali gwoździe. Gwoździe no to do robienia tych mebli, na których nie da się siadać. Na krześle nie da się usiąść, na stole nie da się nic postawić. Po prostu jest, bo jest. Jest, no bo dodali w aktualizacji. Może w przyszłości coś się jednak będzie tam dało robić. Co do nowych, nie wiem... ścian, supów, czy nawet podłogi. Nic się nie zmieniło. I co jeszcze dodali? Dodali pod escape'em już mamy kontynuuj, zapisz grę, menu, main menu i opcje. I w opcjach już możemy sobie zmieniać. No już mamy wgląd do ustawień. Nie tak jak wtedy, graliśmy tylko na tych, co nam dawali. Też fajna opcja. Ale ja z niej raczej nie będę tam bardzo korzystał, chociaż żeby nawet już teraz da się stąd przyciszyć grę, a nie tak jak wcześniej było, że trzeba było w ustawieniach ściszać grę. Dobra, zróbmy... Widziałem, seria wam się spodoba. Mi też naprawdę się ta seria podoba. To jest bardzo fajna gra. Ta gra ma duży potencjał, bardzo, bardzo, bardzo fajna jest. Polecam. Ci, co jeszcze nie grają, a chcieliby, polecam. Gierka bardzo fajna. Chwilka, czy ja to w dobrym kierunku robię wszystko? Chyba tak.
Tak. Oj, brakło liści. Co do dropu, chyba nic się nie zmieniło. Cały czas jest tak samo. Ciemno jest. I widzicie, już jest noc, już tam księżyc. Księżyc jest. Jest ciemno. Księżyc się przesuwa i wychodzi słoneczko. Bez tej latarni ciężko by było tu coś zobaczyć, więc. Więc jednak dobrze, że jest, ale. Mimo to da się bez latarni tutaj przeżyć, bo jednak włączyłem grę, żeby tutaj pozbierać trochę materiałów bez was, żeby was nie nudzić początkami, całkowitymi początkami z gry. Pozbierałem troszkę materiałów, żeby coś tu zacząć robić. I naprawdę da się bez tej latarni spokojnie wszystko zobaczyć, nie jest ona jakaś tam obowiązkowa. Teraz zobaczymy, co się z tą cebulą da zrobić. O, da się ją usmażyć. To chyba nie jest taka cebula. Ta cebula. To chyba nie są takie buraki, jak myślałem, ale da się. Zawsze jakiś nowy pokarm w grze. Skąd go zdobyć, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć? Z beczek. Tych beczek, co tutaj pływają. Też jest szansa na ziemniaka lub właśnie tego buraka. Co robimy tutaj dalej? O, patrzcie, jak się woda zmienia kolor pod wpływem latarni. Fajnie. Cieni dalej nie naprawili, teraz nie ma słońca, to chyba nie pokażę, ale dalej jest tylko to, co trzymamy w łapce, tylko to widać, nie ma cienia takiej typowej postaci. To jest jeszcze taka rzecz do naprawienia. I co do gry, gra jest za darmo. Rekin płynie. Przypominam, gra jest za darmo. Nie płaci się za nią. Można za nią zapłacić, w sensie zapłacić, nie, że zapłacić, że musicie dawać pieniądze, tylko można dać typu coś, dotację na grę. Czyli dobrowolnie przekazujecie ileś tam pieniędzy, tyle ile chcecie im przekazać. Przez to twórcy gry mają więcej funduszy na rozbudowę gry. To nie jest obowiązkowe, ale można. Jak oni mają więcej funduszy, no to na pewno szybciej i więcej nowych aktualizacji tu dojdzie, co też jest na plus dla gry. Chciałem z tej gry zrobić jakiegoś live'a właśnie z budowy, tylko boli mnie to, że tu nie ma multiplayer i samemu, no nie lubię samemu w gierki tak grać. Chciałbym się program do nagrania usunął na dół. Nie lubię tak w gierki sam grać, ale co dzisiaj zrobimy? O, już dzień wstaje. Tam jest słoneczko, a tam księżyc opada. Co dzisiaj zrobimy? No, na pewno chcę pozbierać jeszcze trochę materiałów i zaczniemy robić dużą wyspę. No, dużą. Nie wiem, co, jak rozumiemy wszyscy dużą, no bo dla mnie duża to jest. To już jest duża wyspa, tylko chciałbym ją pociągnąć jeszcze w dal. Ale chwila, od tych zacząłem. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy ona jest równa? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj dorobimy. Dorobimy jedno. Jedną siatkę stąd. A tego już nie dam rady postawić. Bo nie mam tych. Sznurków. O, jeszcze, bo tak teraz przypomniało mi się. Patrzcie. Wcześniej były inny w ogóle wygląd tego wszystkiego. Pewnie ci, co pierwszy raz tą grę widzą, to nie, na to nie zwrócili uwagi, ale liście są już bardzo ładnie wyglądają. Co do drzewa, chyba nic się nie zmieniło w wyglądzie drzewa. Ale w ekwipunku dalej wygląda tak samo. Mimo tego, że tutaj młotek ma metalową końcówkę, to w ekwipunku tutaj na dole i tak jest cały drewniany. Więc, o, patrzcie, właśnie, o cieniu mówiłem. Mamy wędkę, postaci nie ma, wędka jest. Taka jeszcze niedopracowana ta. O, i mniej tego dostajemy z rekina, mniej mięsa. Coś mi się wydaje też, że to mięso bardzo.
Akurat z rekina zawsze dużo dawało, ale mniej dostajemy za zjedzenie czegokolwiek. Z rekina akurat zawsze mało mięsa dostawaliśmy, to tutaj na to nie patrzę, ale wydaje mi się, że właśnie mniej dostajemy. Taka ciekawostka jeszcze. Tutaj wrzucę cały metal. Metal na razie nie jest potrzebny, bo chciałbym. Jak to przepłynęło? Prędy to przepłynęło. Hamsko. Aha, jeszcze co dodali do dropu. Te itemki, co tam płyną, one przez jakiś czas po pojawieniu stoją tam w miejscu. One nie płyną od razu do nas, tylko stoją przez jakiś czas tam w miejscu i dopiero potem, tak jakby jakiś prąd wodny, je tutaj zsuwa do nas. Więc też to zostało to zmienione. Dobrze, co jeszcze bym tu chciał tak na szybko dorobić? O, dźwięk otwierania skrzynek doszedł. Nie wiem, czy to słychać, bo nie wiem, czy nie za bardzo ściszyłem gry. Bo zauważyłem już nieraz, że jak ja słyszę cichutko grę, to akurat mój program do nagrywania w ogóle jej nie czyta. Dobra, zrobię jeszcze dwie. I można już budować wyspę w dal. Wolę tego zrobić więcej, no na pewno to nie zaszkodzi, a w razie czego zawsze więcej do łapania jest tych siatek. I ja już teraz jestem leniwy na tej wyspie, bo po co ja tutaj mam co. O Jezus, nie chciałem łowić ryby. Po co ja tutaj mam to łapać, męczyć się z tym hakiem? Jak można tylko te siatki zrobić? I to wam polecam od razu, jeżeli pobierzecie tą gierkę, jesteście zainteresowani tą gierką, podoba wam się, tak jak mi, zobaczyłem, od razu mi się spodobała, zacząłem sobie w nią grać, potem zacząłem w nią nagrywać i to samo wam życzę, że jeżeli jednak skusicie się na gierkę, bo jest fajna, polecam, to róbcie od razu, wszystko przeznaczajcie na te siatki. O, tak jak ja teraz. Zasiatkowałem sobie to i mam spokój. Ja już tutaj nic nie muszę zbierać, wystarczy tylko, że będę przechodził, naciskał E i zbierał to wszystko. Po, 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 po. To złapie to? Czy nie? To złapie. No to chyba. O ty kurde! Dopiero to budowałem. Idź sobie, idź sobie, idź sobie. Dodali też FPS-y w górnym rogu. Tego chyba nie było. A nie da się tego wyłączyć pod żadnym pozorem. Chociaż na instrukcji gry pisze, że pod O pokazuje i wyłącza FPS-y. Ale to nie działa. Chyba, że mi tylko nie działa. Bo przy pobraniu gry dostajecie też dodatkowo notatnik i w notatniku pisze co, jaki przycisk do czego służy, więc autorzy też o tym pomyśleli. Czy ja to dobrze kładę? Tak. Wolę jeszcze z tej strony postawić, bo jak rekin właśnie by mi tu przyleciał, to niech on niszczy to niż siatki. Bo siatki jak zniszczy, to stracę to co w siatkach było. A jak zniszczy to drewno, to mi się nic nie stanie, bo drewno kolejne postawię, a siatki dalej to zbierają. Tak jak każda osoba, która w to gra, narzeka na brak metalu. Telefon mi dzwoni. Nie, SMS. Każda osoba, która w to gra, narzeka na brak metalu. Nie wiem, mi jeszcze nie był potrzebny tak metal. Może gdy będziemy budować domek. Może wtedy będzie nam potrzebny metal, bo jak na razie za Chiny nie wiem, do czego mi jest metal. Chodzę tylko za potrzebą liści. O, właśnie. O, zmienili to. Zmienili crafting tego, bo kiedyś nie trzeba było gwoździ, czyli teraz metal jednak jest jeszcze do tego potrzebny. No dobra. Mi to nie starczy. Ile tam trzeba było tego? O kurczę. A tak bym miał chociaż.
Liany za te sznurki za darmo. Zaraz to ogarniemy. No, podnieś się. O, tu jest. Raz. Raz, raz. I raz. Dobra. No, powiedzmy, że tu. O, nie. Tu było. Teraz skraftujemy się. Siekiera. Siekiera motyka. No, zbieraj się. Ty mnie tak trolujesz. Całe życie w błędzie. Nie wiem, czy coś w palmach się nie zmieniło, bo jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić. To na pewno chciałbym zrobić to siekierę. Co jest do siekiery? Lina. I metal, ale nie chcę tam tego całego staka zabierać. Ty rekin, rekin, rekin. Patrzcie, jak fajnie rośnie. Mała palemka. Jeden stek powolutku rośnie i rośnie. Jeszcze chyba bez kokosików. Jezus. Jest tu gdzieś metal? No kurczę, nie chcę tam całego staka metalu zabierać. Jak potrzebuję tylko jednego. Nie, nie, nie. Metal, metal, metal. Potrzebuję metal. Shiftem da się sprintować. Też to jest w ustawieniach. Też to... nie wiem, czy to było wcześniej. Ale jest fajnie, bo szybciej się da przedostawać przez elementy na wyspie. No kurczę. Gdzie jest to? O, jest metal. Dobra. I robimy siekierę, siekierę, siekierę. No i mamy cały sprzęt już gotowy. Mamy hak. Mamy dzidę, wędkę, młotek, siekierę. No i teraz zaczynamy przygodę w buduj. Hop. Brakło liści. Tych palm też trzeba będzie zaraz więcej porobić. Palmy jednak są pożyteczne. Jest z nich podwójny pożytek. Nie dość, że dają jedzenie, wodę. Dają drewno. To jeszcze dają te liście. A te liście bardzo mi są potrzebne. Bez tych liści to nie robota. Tak jak bez młota to kurwa nie robota. To tutaj bez liści. On chyba na mnie płynie. Tak. Pojenie na mnie. A masz. Nic. No ty kiju. Jak tyś to zrobił? On się rzuca. Telefon mi dzwoni. On się rzuca akurat tylko na te elementy, które już gryzł wcześniej. Został mądrzejszy w tej najnowszej aktualizacji. Nie dość, że... A no dobra, no w sumie dobrze. W sumie racja, no bo wtedy był za łatwy, to teraz jest za to mądrzejszy, a... No dobra, niby też racja. Bo wcześniej za łatwo było, wystarczyło sobie zbudować właśnie taką wyspę, bo już na przykład taką ogrodzić. I można było się zająć sobą, można było gdzieś tam pójść. A rekin miał na nas wywalone. Teraz już jednak. Jednak coś tam robi. Nie wiem, co to jest. Czy to jest cień tych siatek? Są pod wodą? Od tego? O, zniknęło. Jest jeszcze taki moment, gdy właśnie słońce zachodzi. I ta latarnia niby świeci się cały czas, ale ma taki moment, gdzie właśnie jest widoczne, kiedy aktualnie ona się włącza, że tak świeci już na maksa. Takie przejście światła jest. O, mam rzepę. Nie wiem, co z tym zrobić, więc upiekę. Ale gra cały czas jest rozwijana, co mi się bardzo podoba. Cały czas jest coś tutaj nowego.
Nie da się tutaj po prostu nie nudzić. Ups, chwila, bo ja sobie programy powłączałem jakieś. Dobra, już. Ten odcinek będzie troszkę dłuższy. To już się przyznaję od razu z góry. Będzie dłuższy, bo chyba zacznę wyrobić więcej odcinków z właśnie Rafta. Lub zacznę po prostu robić live'y z Rafta, z jak najlepszej wyspy. Po prostu będziemy sobie budować wyspę. Jeżeli będzie tutaj kiedyś multiplayer, mam nadzieję, że będzie multi. Liczę na to, bo no jednak osoba, która cały czas gra właśnie w typu Counter-Strike, czy tam gry, gdzie się gra z kimś u boku, no takim na przykład mną, brakuje tutaj multi. Nie ma tu co tak samemu skakać, no co, ja tu teraz sobie skaczę i czekam, aż mi coś tutaj wpadnie, bo bez liści nic tutaj nie porobię. A tak z drugą osobą u boku, no niby to samo by było, ale zawsze już raźniej. Zawsze już coś się dzieje tu na wyspie. Zawsze już ktoś tu biega na wyspie. No może niekoniecznie biega, ale zawsze coś się dzieje. To już mogę ścinać? O, mogę. A, kokos. A, kokos. Złapałem. To koniec był? Tylko tyle? No dobra. Pijmy się. Dostajemy kokosa. I tego ziarenka. I co dostaliśmy? Liście. Nie, dobra sprawa. Teraz. No i po liściach. Muszę chyba więcej tych palemek zasadzić. To był za dźwięk? Rekin dźwięki wydaje? Nie. O, ale właśnie faza by była, jakby jeszcze rekin miał własne dźwięki. No, brakło mi tyle. Jeden przed i prawie do tego. Dobra. Spróbujmy to jeszcze jedno zrobić. Raz. Nie wiem, dlatego trzeba było znowu zapomniałem. 4. Nie mam. O, jest. Akurat jak się zużyło pięknie. A, nie mam. Nic nie widzę w tym, co tu jest. Gdy jest noc, nic nie widzę, czy tu coś się złapało. Te siateczki. Ale mam. I gdzie to jest? Tutaj. Brakło. No, i chyba mam. Oczywiście, że mam. Dobra. Teraz tak, jak to tam stoi? Tutaj prawie przy tym i tak, żeby to jakoś równo było i ładnie, estetycznie. Coś mi gryzie. I dziadzie. Idź sobie, idź sobie, idź sobie. O, zabiłem go. No właśnie o tym mówiłem. Jakbym tutaj tych desek nie dał, to ja wiem, że on by mi się chwycił właśnie siatek. I po co by mi to było? Teraz sobie chwycił się tych desek. Nawet jakby mi to rozwalił, nie szkoda by mi było tych siatek, bo na pewno na te siatki więcej bym materiałów wydał, niż na te deski. No kurczę, jednego. O, już. No i ładnie, mamy już wyspę. Myślę, taką wyspę szeroką zrobimy. Tak. Ja jeszcze bym ją tylko tutaj dodał po jednej stronie, to żeby tego nie złapał rekin. Tak zadeskować to. Później jakieś ściany się porobi. I pójdziemy tym w dal i porobimy piętra do góry. Tak, to jest moja wizja, ale to myślę, będę się bawił. Gardło mnie swędzi. Będę się bawił na jakichś live'ach najwyżej, jeżeli będziecie chcieli, że z tego live'a.
pobawię się w tym, w takie budowanie na live'ach, na odcinkach. Zaczniemy tutaj się już bawić na tej wyspie. I... Ale sypło. Aż 10 ziemniaków mam. Zaczniemy się bawić na tej wyspie i spróbujemy zrobić tą wyspę do jak najbardziej się dają rozbudować, tak żeby po prostu brakło świata. O, spróbujemy. Może się uda. Jakbym dużo tych drzewek posadził, to dużo drewna by było i właśnie tych liści. Nie wiem, co wtedy rekin by zrobił. Czy on by pływał pod nami? To ten świat jednak jest jakiś nieskończony i nie udałoby się to nam. Nie mam pojęcia, liczę, że to się kiedyś spełni, wykonać. Na razie trzeba podstawy robić, czyli zbierać materiały i nie wiem, czy tutaj to dodawać. No dobra, dodam. O kurde, robiłem tego. Dwa jeszcze. To mogę. O, ale kokoski rosną. Kurczę, no, mało. Mało, mało, mało materiałów. Za szybko to wszystko robię i materiały się za szybko kończą. Dobra, tutaj. O, tam widzę, liście płyną. Akurat. Super. Zamienię. Gdzie te liście? O, tu są. Chwila, czy tutaj nie? To chwyci? To popłynie tam w piździu. To chwyci to? O, chwyciło. Ojoj. No dobra. Bo bez młota to kurde nie robota. Ciach. Chodź tu. Jeden listek. Jeden listek to będzie jeszcze. Bez. O. Proszę bardzo. Mówisz i masz. Jak mi wyskoczył? Raz, raz, raz. I brakło czterech liści. Zaraz tu będą. Za ten czas się napijemy. Wymienię jeszcze to. O, cholera. O, gdzie są te liście? Nie wiem, moim zdaniem aktualizacja wyszła na plus. Bardzo, bardzo dużo zmienili. O, właśnie, one tam stoją. No przez jakiś czas właśnie tak będą stały i stały i stały. O, już płyną. Moim zdaniem aktualizacja wyszła na plus. Mi się ta aktualizacja bardzo podoba, co teraz doszła. Nie ma tu się do czego przyczepić. Może poza tym cieniem jeszcze, no tak jak widzę tutaj siekierka tylko se dynda pode mną, a mnie nie ma. Ale to pewnie też jeszcze autorzy skorygują. Dobra. Postawimy jeszcze tamtą deskę, czyli jeszcze jeden, jeszcze jedno, jeszcze jeden liść. I skończymy ten odcinek tutaj, a w kolejnym zaczniemy przedłużać wyspę. Chyba, że na jakimś live'ie. Chodź tu, no. No chodź. O, puść to. Dobra. Chyba, że jeszcze na jakimś live'ie, który zrobię. Bić mi się chce. Zacznę się bawić w przedłużanie wyspy. Tak też może być. Nie obiecuję, że będzie z tego live, chociaż najprawdopodobniej będzie. Kiedy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja bym bardzo chętnie zrobił z tego live'a, tylko najmniej mnie przekonuje właśnie ta myśl, żebym musiał robić samemu tego live'a. Nie miałbym z kim tutaj tak odezwać się. Nie miałbym do kogoś tak odezwać. Sam bym musiał tutaj robić. No znaczy do kogoś się odezwać. Na live'ie zawsze będzie do kogoś się odezwać z czatu, czy tam nawet z... Powłączyć sobie jakąś muzykę, to zawsze coś będzie, tylko
Tak jak mówiłem, jednak wolę sobie z kimś grać niż tam. Więc z niecierpliwością czekam na multi, aż będzie. A ty na rafcie. A jak będzie, to już będę w siódmym niebie. Już mi nic nie będzie tutaj brakowało w tej gierce. Dobra, żeby tego już nie przedłużać, bo to już 30 minut samo w sobie jest. Zetnę jeszcze palmę i tym akcentem się pożegnamy. Nic, kompletnie nic dzisiaj nie zrobiliśmy. Macie rację, to taki trochę spontaniczny odcinek, troszkę jest jednak nudny, ale chciałem pokazać nową aktualizację gierki, jak i zaproponować pobranie gierki za darmo. Tak, jeszcze raz powtórzę, ta gra jest za darmo, nie płaci się za nią nic. I zachęcam do grania, bo może tak z oglądania wam się nie podobać, może jakieś tam macie, ale gra naprawdę cały czas jest rozbudowana. Nie, może inaczej. Ta gra cały czas jest budowana, cały czas ma jakieś aktualizacje. Nawet na stronie autora możecie zobaczyć wszystkie aktualizacje, jakie były, co zmienili, co przez ten cały czas dodali. Tego jest bardzo dużo, więc. Więc, żeby już nie przedłużać, jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Zostawcie też subskrypcję, bo zbliżamy się już do 1500 subskrypcji. Chciałbym wbić te 1500 subskrypcji. Będzie mi miło. Dla mnie to. Ja z subskrypcji nie zarabiam. To mnie tylko motywuje do działania, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, zrób to. Będzie mi bardzo miło. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.